Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Dog's Life. I to jest prawdopodobnie nasz ostatni odcinek z gry, tak? No skoro już wróciłem do... Chociaż mówiłem, że innych serii, poza właśnie Ratchetem, Spyro i Raymanem nie powrócą, jednak dokończę Dog's Life, bo został nam tylko jeden odcinek i jestem po nagraniu Sitting Ducks i... Miałem już odpalone PS2 i po prostu tak przy okazji, żebym się nie chciał nagrywać. Więc to jest nasza ostatnia arena, poza oczywiście jeszcze finalnym poziomem, gdzie walczymy właśnie nie pamiętam jak się tym boka, Miss Peaches. Z Miss Peaches walczymy. Najpierw w sumie nie chcę robić normalnych misji, bo normalne misje są bardzo dziwne w tym poziomie, chociaż z drugiej strony, no tak, powinienem właśnie najpierw psza oswoić. O. W ogóle mam 109 kości, tak też zabrałem. Dlaczego nie mogłem się tu wnieść w ogóle? I myk! Wiemy. Dobra, mamy. Mamy to. 110. Nice. 8. Dobra, więc teraz mamy tego, który jest strasznie odchudzony. No jaka przewaga, to się po prostu... A dobra, tym przyciskiem to się robiło... Mój wrodzony spam w ręce jest po prostu świetny do takich rzeczy. Elo? Noop. Dobra, i chyba wiem co mamy na... Chyba nawet pamiętam co mamy na nim zrobić akurat. I to akurat wam się przyznam. Tej misji, którą teraz będę robił, przeszedłem tylko ją raz. I nie wiem do końca nawet jak. Więc... Cześć, dobra. Mogę się tego spodziewać, że to nie wyjdzie, więc nadal szukamy rozwiązania. Pamiętam, co się robiło. Więc zakładam, że musimy po prostu go zajść od tyłu, więc... Zrobię najpierw te zapachy. Jest jedna misja, którą umiem zrobić na 100%, ale... reszty ich to nie zbyt. Znaczy reszty, no są tylko tutaj dwie misje, więc... Dobra, mamy nasz klasyczny wyścig. Postaram się tym razem nie zawieść was i nie dam ani jednej po prostu. Co ty? I oczywiście, jak to powiedziałem, zostałem oszukany kompletnie. Damn it! To jest... Moje życie po prostu w... skorupce od tego, no, jak na orzech. Damn you! Ale mamy większość. Yay! Dog. I... Soundclip nie... Żaden nie. Dobra, jakiś jego tam ten wspólnik poszedł se spać chyba. Mick. Tu nic nie ma. Zakładam, że pewnie za... może właśnie, teraz chyba sobie przypominam, może to właśnie chodziło o to, żeby jakiegoś tam jego wspólnika obudzić. Co może być to? Jake loves bones. Jest to 11. O, to jest chyba ten jego wspólnik. Ale ja potrzebuję tej kości, dziękuję. I muszę z tym typem pogadać, bo nie wiem co robić.
lost all my money in crooked card game. I know that guy was cheating me, but how did he do it? Okej, więc musimy dowieść jego niewinności. Znaczy niewinności, że tamten typ sobie... O-o! Aha! Your days are numbered, dog! Ale przed chwilą co byłeś tam, ale a nie tu. Dlaczego tam jesteś, a nie tu? Znaczy tu, a nie tam. Whatever. Git good. Powiedziałem git good, na nie przyspiesza... Cholera. Okej. Dog police. Ten typ se poszedł. Czy ja powinienem właśnie do tamtej lokacji iść na końcu? Chyba czy tak. To by wiele wyjaśniało. Ale czy właśnie ten typ właśnie od... ten... właśnie ten, co nas ścigał właśnie już chyba? Nie, czy ten typ, ten ziom. I can't believe I lost again. Hey, give that back. That's my lucky deck. An extra deck of cards? Why, you lousy cheat! These cards bring me good luck, that's all. They'll bring you a punch in the mouth, you rotten liar. I'll tell you what, let's have a nice drink and talk this over. Well, okay. I never could resist a free drink. This is my chance to help myself to the money. Na deszcz, rzuć. You are good dog after all. I am sorry for my rudeness. Please, take this. I'm starting to have quite an impressive collection of bones. Of course, Yevon. I'm sure gonna take a bone. No, to było prostu okropne. Okej. Okidoki. Więc ci sobie nadal grają. Mogę sobie wziąć tą kartę. Okej, spoko. What the hell? Dobra. Mick. Framerate tej gry jest okropny. Wow, shit! Szkoda w sumie, że PlayStation nie wyda znowu jakiejś konsoli, która ma... coś na rodzaj Motion Engine. Żeby właśnie perfekcyjnie zemulować PS2, a jednak dodać trochę jej mocy. Po prostu ta gra byłaby świetna, jakby tak się stało. Znaczy świetna, jeśli chodzi o framerate, że no wiecie, nie że stanie się jakaś lepsza czy coś, bo nie, ale no... No więc tu nic nie ma. Jak wejdę tu... Okej, więc jestem tu. Are you kidding me? To się nie robi. W dół! Gdzie teraz? Tam. Okej, gdzie teraz? Tam. Down. Where is that stupid partner of mine? Chyba gdzie teraz? Here. Okej. Gdzie teraz? Tu, okej, tu. Mam 12 tego, jeszcze mam 6 tego chyba znaleźć. To się nie zapowiada dobrze. Nic nie ma. Świetnie po prostu. Tu. Nope. Więc tam muszę lecieć, obym zdążył. Nie jestem się tym znowu wspinać. Okej, tu jest coś. Błagam, że nie muszę się znowu wspinać, bo to są w ogóle takie głupie. Cholera, muszę się tam znowu wspinać. Cześć.
A, przecież ten pies. Jak się zastanawiam, kurde, co ci tak dymi? Co faj? Wow, let's talk about this first. The YOLO test. Is this really necessary? Holy shit! Fuck! Jaki mnie jest ten typ? Dobra, zrobię najpierw tę misję. Jak ja mam to wejść? Gosh, armpits. Armpits, Jezus. Ta gra jest... Ze swoimi komentarzami ta gra jest obrzydliwa. Ale poza tym, co... jest fajnie. Pozbieram sobie tego fioletowego, różowego, whatever, koloru. Więc muszę tu powchodzić, bo na pewno coś jest, że muszę go zajść od tyłu. Po prostu tego typu. To nawet po prostu nie wchodzi w grę, że jest inaczej. Pytanie tylko jak? No tam nie ma nic, co mogłoby mi dać przewagę. Tu bym musiał krywać, tak że tu nie ma żadnego wejścia. That's the whole problem! Dlaczego ten taksówek jeździ w ogóle? No chyba te pokoje nie mają nic więcej do roboty poza właśnie tym, że są do tego zadania, co jest głupie. Stary, tam jest platforma. Jake, for f***ing sake. Więc trzeba się znaleźć do żarcia i to now. W trybie teraz trzeba się znaleźć coś do żarcia. Ale jak ja mam kurno... nie zaczaję się na niego, bo nie mam jak. Tam mam po prostu proste wejście. Chyba, że bym był już... Nie, teraz też nic nie ma. Co ja mogę zrobić, żeby go... zatentegować, jak to mówię. Mam pustkę w głowie. A jeszcze mam przejść ostatni poziom. Niedoczekanie moje. Może ja pozbieram najpierw te zapachy. Dlaczego, że czemu to jest na taki wolny? Jak jesteś wolny. Dobra, więc zaczniemy znowu z tą gonitwą za zapachami. Bo zapachy to jest to najłatwiejsze obecnie. Nie wiem, może tego właśnie jego ziomka muszę znaleźć. Tam jest zapach. A ja się bym nie zabił. Nope. Tak też myślałem. Nie zrobiliby tak samo. Już się. Jak je skoczyłem. Okej, okay, to już jest chamskie. Dobra, to już przyznam. To już zrobili chamsko. Może ukryte. Nic nie ma. Tu jest zapach. No! Jezu, Pixel, ty idioto! Nie ma głupszego człowieka od ciebie. Jesteś wyjątkowy w swoim rodzaju głupoty. Ciesz się z tego. I hate myself. Dobra, Jakey, bo my tu naprawdę się nie lubimy, jak ty jesteś bardzo wolny. Więc musisz trochę przyspieszać. Cokolwiek. Dobra, trochę lepiej.
Jak ja przyjdę ten finalny poziom, to ja po prostu nie wiem w jakim czasie. Znaczy, finalny poziom jest po prostu banalny, ale no ten to jest po prostu no, badziewienny poziom. I teraz trzymam się z daleka od trójkąta, bo to jest po prostu typowy piksel, z czym może strzelić. Nic nie wiem, chyba. Ale hej, przynajmniej teraz wiem, gdzie jest ten jeden zapach. Mniej szukania, at least. Gdybym tylko mógł trafić jeszcze w otwór. O nie, Myk. Chyba włosy jeszcze, co? Tak, był tu jeszcze co? Tam dalej nie ma go. Ma ich. Ale tu może być jakiś. Nope. Ale tu pewnie będzie. To jest w ogóle takie trochę nieklimatyczne, że tak. No jest ta super duper atmosferyczna muzyka do ścigania i tak dalej. W ogóle jedziemy sobie windem. To tak jakby Live and Learn było taką stereotypową muzyką do windy. Wyobraźcie to sobie? Ja nie. Live and Learn z Sonic Adventure 2 oczywiście, bo to są. Nie ogarniałem referencji. Jest tak trochę ważne. Ej, ale tej części piosenki nigdy nie słyszałem. Fajne to jest. No i... Myk. Teraz pozostał nam jeszcze znaleźć tylko jeden zapach i zrobić tą cholerną misję z... tym złodziejem. I naprawdę nie chcę to robić. W ogóle to jest jakiś, nie wiem, czy nie ma. Shit. Naprawdę nie chcę to robić z Jake'iem, bo już mam bardzo mało życia. Kiedy, no jak widzieliście, kiedy podchodzimy do niego, to on strzela. Więc i to nam zabiera dosyć dużo życia, więc to jest zdecydowanie tego, czego nie chcemy, więc będziemy używać tego naszego kolegi psa. O, fajnie, że jest ten taki żuraw, to się nazywa, chyba. A tak to się nazywa, tak. Więc no, to jest żur. I mam strasznie wielkie, z jakiegoś powodu, szumy na mikrofonie. Nie wiem czemu, bo nic mi tu praktycznie nie szumi, a nawet jeśli liczyć konsolę i peceta, są w cholerę ciche. Chyba mam za bardzo czułość mikrofon tutaj nic nie ma zbytnio do rzeczy, ale no. Nie wiem co się dzieje. Mój mikrofon jest po prostu chrzani się z dnia na dzień coraz bardziej. Trzeba go w końcu wymienić. To trzeba najpierw uzbierać na tego Blue Snowballa, bo od razu będę wymieniał na Blue Snowballa, był jakiś dobry tego efekt, a nie jakiś... Dobra, więc... Chcę naprawdę muszę to zrobić z tym psem, no bo nie ma po prostu bata, że inaczej to... Przyskuję się, że ten pies nie ma jednej nogi, tak się zlękłem, co? Kurde, obraca się z kurczybek. Co ja mam zrobić? Czy... Teraz chwilę. Czy ja dostałem wyobrażenie do tego psa? Czy ja właśnie dostałem wyobrażenie do tego psa? Dobra, siadę. Shut up. Co ja mam tu zrobić? Co ja mam tu zrobić? Nie. On cały czas coś chrzani o swoim partnerze, ale tu nic dosłownie nie ma żadnego partnera, człowieku, o czym ty chrzanisz? Dobra, a więc wiem już jak to zrobić, więc mieliście pewnie wielkie cięcie,
I to właściwie jest cholernie proste do zrobienia. A męczę się tu od jakichś 10 minut z tym, ale dobra, no. Więc musimy wziąć tego psa, który zaraz tu przyleci po prostu na mnie. Halo? Wziąłem tą niebieską taką aurę. Znaczy gdzieś powinien być. Bo ja go nie widzę. Pewnie gdzieś przeleciał. Bo tu teraz leci. Damn you. Więc musimy wziąć tego psa. Ale to, ej, to było płynne akurat teraz. I musimy teraz tego typa. Dobra, więc on teraz ze mną szedł. I teraz ja muszę szybko, bardzo szybko. Podlecieć. I teraz mamy kasynkę. I to działa. Oh shit, to działa. Smart pooch, that's the loot, okay. Wait here while I arrest that unlucky punk. Okidoki. Idź go aresztować. Just don't send that darn dog in again. What? Nice detecting, Pooch. You are now an honorary police dog. Here's an official bone. The highlight of my distinguished career. Jakie to ja nie ogarniam. Nie ironicznie powiem, że nie ogarniam. Nawet z tą grą nie ogarniam. Ale I guess okay, no 100% to 100% jest. To swoją drogą, po co do Audacity? No ten odcinek trochę będzie miał. Ale po odcięciu paru rzeczy, no nawet pójdzie. A więc już mogę tam chyba wejść z powrotem, więc tam pewnie będą parę zapachów, I guess. No dokładnie tak, że jak też myślałem. Wszystkie tak naprawdę, więc okej. Tym razem nie mieliśmy poszukiwań za zapachem, co bardzo mi się zawsze podoba, jak nie muszę czegoś robić w grach. I co to jest w ogóle? A to jest ta karta, którą dostajesz. To ta karta, którą wrzuciłem. No ale nie mogę uwierzyć, że padł mi taki głupi pomysł, że... Jezus Maria. Żeby rzucić po prostu tą kartę. Byłoby śmieszniej, gdyby po prostu ta karta tu jednak się okazało, że z nią coś właśnie chodziło. I teraz nie mógłbym jej po prostu odzyskać, bo ten typ by tam był cały czas. I by mnie zabijał za każdym razem, kiedy tam dochodzę. Więc... Yummy. Okej. Dobra, więc teraz idziemy już po prostu do finałowego poziomu wszystko zrobić. Więc widzimy się za chwilę.
A więc dobra, jesteśmy już w finalnym poziomie. Teraz będziemy uwalniać pszy. Więc punkt tego, o to chodzi w tym poziomie, że właśnie mamy te trzy uwięzione psy i musimy je ratować. Jak je ratujemy? Otóż musimy zbierać właśnie te trzy klucze rozrzucone po całej mapie i po prostu no robić to. I w tym poziomie chyba jest parę jeszcze kości zrobione. I nie możemy się oczywiście dać złapać psiakowi, który nas goni. To jest raczej właśnie zła decyzja. W sumie tak naprawdę nie wiem, co się dzieje, jak nas złapie. Więc jeden uwolniony. Ten pies tu lezie. Ja go bardzo nie lubię. Więc po prostu zeskoczę i on teraz nie ogarnia, o co chodzi. Jego AI jest za głupie na to, żeby ogarnąć, że on po prostu nie może skakać. Tak to może ujmę. Jego celem jest tylko gonienie mnie, nie ma takiej funkcji jak skakanie. Więc no. Żeby mnie teraz nie złapał. Bo nie wiem, co się dzieje, jak on mnie złapie. I zdecydowanie nie chcę poznać tego, co się dzieje. No i on się gdzieś zawiesił z tego, co widzę. Więc to też nie jest takie złe. Psiaku. Już się bałem, że drugi mnie zaczyna jakiś gonić. Nie, na szczęście to nie zała. I nie, to nie jest moment, którym Daisy ratujemy. Jakbyście chcieli wiedzieć. The tension is getting to me. Serio, dopiero teraz? On mnie już dawno dotarło. Powaga sytuacji. Więc to jest ostatni pies i po tym chyba po prostu będziemy musieli pokonać tylko... Jeżeli mamy więcej kości niż pies właśnie ten, który nas teraz goni, to możemy spokojnie przejść do domu. I'm gonna pursue my dream of programming computer games. Killer, you guard the entrance to Miss Peach's place. No więc właśnie, jak mamy więcej kości niż ten pies, to jest spoko i możemy przejść, bo on aż tak bardzo nie dba o swoją robotę. Bones, that's what it's all about. No i to tyle właściwie. Większość kości jest tu, tak też w ogóle na tych klatkach, co jest jeszcze lepiej. I jest właśnie, jak się przechodzi z zeroma kośćmi do Oxlife, to jest trik jeszcze na właśnie pominięcie tego psa, bo oczywiście no jak mamy zero kości, to nie mamy więcej niż ten pies. I po prostu kiedy... coś wypadło do oka. Kiedy właśnie... możemy perfekcyjnie wskoczyć do niego i wejdziemy do domu Miss Peaches. Ale no właśnie problem jest taki, że możemy softlockować grę wtedy. Nie jest to trik niemożliwy do zrobienia i zdecydowanie nie jest trudny. I można go robić kilka razy, z tego co mi wiadomo, ale jednak jest taka możliwość, że go po prostu, no, że zlokujemy grę kompletnie. Więc dobra, 124 kości. Trochę mi tak niezbyt to ładnie wygląda, więc na wszelki wypadek sprawdzę. Nie mamy jednej kości jeszcze z tego poziomu. Znaczy, to jest chyba po prostu dlatego, że mamy jeszcze tą fabrykę do zrobienia, więc zobaczmy. 7, 7, 7. No, tu jest 8. 8. 7. 8. 7. 8. 8. 8. 7. Teraz to mnie zastanawia, czy ja nie powinienem mieć tutaj 8 w każdym poziomie. 9 tu na... Nie, no dobra, to czyli nie. 8. 8. 9.
Więc okej, okay, więc mamy wszystkie kości, jakie są nam potrzebne. Jeszcze przy okazji sprawdzę zapachy, żeby nie było, że coś pominąłem. Wszystko wygląda na to, że wszystko mamy zrobione. Jedyne, co pozostaje, to uratować Daisy i pokonać Miss Peaches. Więc... jadymy. Miss Peaches ze swoimi 90 kośćmi, spadaj! Plepsi. Dobra. Let's do it. A to jest kompletnie inna, inny poziom. Sorry, Miss Peaches. You disgust me, you filthy little man. Yes, Miss Peaches. But you two aren't complete idiots. In fact, you have done well. We have? One of those Clarksville dogs is perfect for my purposes. Nice and clean. Lean, yet tender. She will make a soft and sensitive treat. Sliced, diced, and mashed into a delicious pâté by the big machine. Once I have tested it on her, full production will commence. Can I ask a question, Miss P? Dwayne? No! That's all right, Wayne. Miss Peaches is in a generous mood today. Ask, and you shall be answered. You're not gonna hurt that little doggy. Now are ya? Te modele zawsze będą dla mnie straszne. Więc tak, teraz to jest część gry, w której właśnie w sumie już od tamtego poziomu. What's this? The big machine. To jest część gry, która jest po prostu przerażająca i nie wiem, jak kto to w ogóle zaakceptował dla gry, dla dzieci i for everyone, tak tylko jeszcze przypomnę. Albo i plus, nie, chyba i for everyone. Dla ochrony zwierząt, chyba nawet zaakceptowane przez PETE. Z tym czymś, nie wiem, kto akceptował tą grę, ale zdecydowanie chyba się nie zna na swojej robocie. Więc musimy chyba tu wejść. I press the button. Teraz zrobi się... I teraz to jest quick time event praktycznie. Patrzcie, tam są zakrwione... szable, nie szable. Dobra, nieważne. Whatever. I musimy uratować Daisy teraz. I po prostu to jest chore. Ja nie wiem po prostu, co ja bym robił, gdybym... Jake? Gdybym po prostu był mały i po prostu doszedł do końca tej gry. Byłbym przerażony po prostu. I tak w ogóle podczas tych cutscenek to można się poruszać, więc... No więc w speedrunach to jest bardzo wykorzystywane. Ja nie umiem. Co? Co? A, i tak, psy są zmienione w karmę dla kotów. Dobra, jeszcze raz. Tym razem nie mamy cutscenki, co jest dobre. Jake, to nie jest miejsce na glitche! Twojego gównianego AI. Kiedy wcisnę cokolwiek. Twoja laska zaraz umrze. Jak się nie pośpieszymy. Nie. Dobra. I got it. A teraz już więcej słyszę, nie wiem. Okej. Daisy? Nie wiem w sumie, jak to miało ją uszkodzić. Mogę się po prostu przesunąć. I tak, Daisy jest tak naprawdę... jest brana od samego początku jako...
pies, tylko ma... Jeśli dobrze pamiętam, to ma minus jedną kość i dlatego nie wyświetla się jej żadne... Nie wyświetlają jej się żadne właśnie komunikaty o tym, że właśnie... Jake? Kurde, chciałem zrobić tak fajnie i mieć oba te naraz machnąć. Dobra, nie ważne. Więc chodźmy tu, skoro mamy już to załatwione, to teraz chodźmy do następnej maszyny. Myk. Dobrze, że w większości tych rzeczy możemy po prostu widzieć Jake'a. Co się dzieje. Więc łatwe jest jego sterowanie. Dobra, teraz tu musimy skoknąć. I tu nie ma też kości, więc to jest praktycznie sekcja, w której tylko skaczemy i robimy właśnie te zagadki jakby, chociaż trudno to nazwać zagadkami. I w sumie, patrząc na ten... Właśnie, no widzicie, krew wszędzie. Patrząc na ten poziom, widzę, dlaczego nie trafiła na GameCube ta gra. Nintendo by po prostu zabiło chyba prędzej tą... Nintendo by zabiło po prostu ludzi, którzy zrobili tą grę. Co mi to? Jake, to nie jest miejsce na to! Więc to jest okej. Damn it! Teraz tu, YOLO, tu, damn it, tu, i tu, myk, i zyk, i myk, i fryk. Dobra, więc teraz cały myk polega na tym, że mamy uszkodzić całą, samą dużą maszynę, tym, że po prostu... Tym rzucamy po prostu do niej klucze. I oczywiście nie możemy. To nie może być mój let's play bez gównianego humoru, więc. I to nie robi żadnego damage'a, więc. O. I Daisy żyje! Więc pozostawiam wam z tym. Teraz tylko patrzcie, co się będzie działo. Thought you'd outwit Miss Peaches, didn't you? You disgusting creatures. Now you will both be transformed into nice gooey food for my precious kitty cats. Get your doggy asses into the big machine. Speaking of food, I had beans and cabbages for supper. Take this, cat lady. Zastanawiam, ale really? O tym nie wiedziałem. Petting Miss Peach's cat food. I'll get you for this, you horrible hounds. I'll track you down. I'll slash you. Moment. Slicing, dicing, mashing. Miss Peaches is cat food. Zabójstwo. I tam ewidentnie była cenzura, że aktorka przeklinała, więc. Więc mamy obie misje i finał. Well, that's it, I guess. The story of a dog's life. My old friends all threw me a swell homecoming party back in Clarksville. Gramps wrote a book while I was gone, The Story of His Life, but the lawyers say he has to change the title. My old guitar-playing buddy finally made it big with a smash hit record, which I guess you probably own. Wayne and Dwayne opened a hypoallergenic dog grooming parlor.
Now that Wayne's allergy is gone, he likes nothing better than to hang around with his doggy pals and have a great time. And as for me and Daisy, oh yes, now she is mine. See you next time. No niestety już nie będzie żadnego next time, ale to było Dog's Life. Wreszcie skończyliśmy ten let's play. Była to zdecydowanie ciekawa gra. Ending był mroczny as hell, ale... No co mogę powiedzieć, no... Dziwna gra, zdecydowanie... Gra, w którą grać się dla ciekawości, nie dlatego, że jest dobra czy coś. No i pozostawiam wam z tą miłą melodyjką, więc... Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa pa!
Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one's gonna give a thing to us. Into each other we put our trust. Standing united after chaos control.